Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj przychodzę z kolejnym testem. Przeglądając ostatnio mój kanał, zauważyłam, że nie ma testu mojego jednego z ulubionych podkładów, a mianowicie Affiniton, więc dzisiaj Wam zaprezentuję, żebym mogła później odsyłać, jak ktoś pyta, jaki podkład polecam. To w sumie bardzo lubię ten, zaraz Wam opowiem więcej. I zauważyłam, że na YouTubie jest też mało testów eyelinerów, więc przyszłam z testem iStudio Lasting Drama, czyli żelowego eyelinera z Maybelline, który też również bardzo lubię. No jakoś nie znalazłam chyba testu tego eyelinera. A przecież chyba równie dobrze można stestować eyeliner, pokazać jak się go nakłada, jak wygląda na oku, no i jak utrzymuje się po kilku godzinach. Także przechodzimy dalej. Najpierw, tak jak mówiłam, podkład z Affiniton, to jest już któraś moja z kolei butelka. Teraz używam koloru 03 Light Sun Beige. Będę nakładać i może opowiadać. Plusem tego podkładu jest zdecydowanie to, że ma bardzo niską cenę, bo kosztuje około 20 zł w promocji. Chyba tak, w promocji może nawet mniej. Często go właśnie na promocji jakiejś można dostać. Jego krycie jest średnie, całkiem zadowalające, że tak powiem. Przy moich tutaj niedoskonałościach zobaczycie, że on powinien je zakryć. Do tego daje taki fajne matowe wykończenie, co mi odpowiada przy cerze tłustej. Mieszanej, może tak. On niby jest do wszystkich typów cery. Idealnie dopasowuje się do odcienia i struktury skóry bez efektu maski. To prawda, nie daje efektu maski, co jest wielką zaletą dla mnie przy podkładach. Zawiera witaminę E i perełki, które zapewniają uczucie świeżości oraz perfekcyjnego wykończenia makijażu. No to już chyba takie trochę tutaj naciągane. Podkład zapewnia 8-godzinne nawilżenie skóry. To prawda, nie zauważam, żeby wysuszał, ale jednocześnie matuje, co jest fajne. Ultra lekka formuła o długotrwałym działaniu do wszystkich typów cery i testowany pod kontrolą dermatologiczną. Niby nic tu nie ma napisane o macie, ale ja wiem, że on taki daje. Standardowo nakładam podkład ręką przy teście, żeby tu nie oszukiwać, bo nie każdy ma pędzel, a każdy pędzel też jakby robi inną robotę. Także nakładam i zobaczymy, co się będzie działo. Fajne w przypadku tego podkładu, co bardzo, bardzo lubię, to, że można nim budować krycie. Tutaj ułożyłam sobie trochę mniej na czoło, a już tutaj na przykład na ten obszar wysypany, gdzie są niedoskonałości, trochę więcej. Widzę tutaj, że w kamerze trochę się świecę w tej strefie T, no ale oczywiście to się przypudruje. Tak jak mówię, bardzo go lubię za to jego satynowo-matowe wykończenie, może tak. On jest taki przyjemny w dotyku na twarzy. Możecie zobaczyć właśnie, jak tutaj sobie poradził z kryciem. Coś tutaj trochę widać, coś prześwituje, ale to zaraz jeszcze zakryjemy korektorem, ale myślę, że na twarzy wygląda całkiem fajnie, dość naturalnie. Na początku mogłyście zobaczyć, że on wydawał się taki trochę żółty, ale jak widać, nic się nie odcina, wygląda dobrze. Więc faktycznie to gdzieś tam dopasowanie się zgadza. Także tyle, jeden z moich ulubieńców. Zobaczycie później za kilka godzin, jak jest trwały. Ja idę nałożyć korektor, przypudrować twarz i będziemy testować eyeliner. Okej, jestem już gotowa do nałożenia eyelinera. Tak jak pokazywałam na początku, eyeliner z Maybelline iStudio Lasting Drama, żelowy eyeliner, który trzyma się 24 godziny na oku. A zobaczymy. 24-godzinna trwałość, formuła żelu, intensywny kolor i to jest ogromny plus tego eyelinera, muszę się zgodzić, że czerń jest faktycznie czarna, co zaraz zobaczycie, z profesjonalnym pędzelkiem. Właśnie to jest ogromny plus tego eyelinera. Może pędzelek nie jest jakiś, nie wiadomo jaki, mega profesjonalny, no ale jest, nie wszyscy mają pieniążek, żeby kupić eyeliner, który kosztuje 30 zł i jeszcze dodatkowo pędzelek, a tym pędzelkiem da się coś
zrobić. Ja będę dzisiaj nim malować właśnie, żeby Wam pokazać, żeby to było takie najbardziej obiektywne. Co? A, no jest już w zestawie, więc to jest dodatkowy plus. Łatwa aplikacja w jednym kroku, cienka lub gruba linia, to już chyba zależy od naszych umiejętności, a nie od eyelinera. A, i tu już jest napisane, jak dbać o produkt, żeby nam nie wysechł. Ja uważam, że ten eyeliner utrzymuje się długo, bardzo łatwo się nim maluje, jest mięciutki, fajny, mam już go trochę czasu i on nie zasechł, widzicie, ja tu mam już bałagan w nim. Zaraz zobaczycie właśnie, jak się nim fajnie maluje i w miarę łatwo. Ja nie jestem jakimś super perfekcjonistą w malowaniu kresek, a w miarę mi to wychodzi, mam nadzieję, że dzisiaj też wyjdzie. Możecie teraz zobaczyć, że eyeliner daje faktycznie wrażenie bardzo głębokiej czerni. Ja już się tu oddalę. Może kreski nie są zrobione perfekcyjnie, ale na pewno eyeliner się sprawdza. Ja sobie teraz wytuszuję rzęsy i uciekam na uczelnię i pokażę Wam, jak te oba produkty, i podkład, i eyeliner zachowują się po kilku godzinach. Co jest fajne, jeszcze chciałam powiedzieć przy eyelinerze, że on w miarę szybko zasycha, przez to jak ja zamknę sobie teraz oczy, to on nie odbija się na górnej powiece. No i nie powstają takie linie, smugi, nad którymi później jeszcze nie wiadomo jak trzeba pracować. Coś mi się tu porobiło. Także ja tuszuję rzęsy i uciekam. Okej, minęło już kilka godzin, jak mam na sobie podkład i eyeliner. Możecie zobaczyć, jak moja twarz wygląda. Troszeczkę się zaczęła świecić, ale ogólnie podkład jest w miarę ciągle na miejscu. Tutaj może troszeczkę minimalnie się wytarł od szelika, ale myślę, że i tak jest w całkiem dobrej kondycji. Nie ma żadnych takich plam ani prześwitów, co jest bardzo ważne. Natomiast eyeliner też jest na miejscu, nigdzie się nie odbił. Ja oczywiście wychodzę, to nic nie poprawiam, nie spoglądam. Wyglądam w lustro, dopiero ewentualnie jak wracam, ale myślę, że to wszystko wygląda w miarę dobrze. Dajcie mi znać, czy też używałyście tych produktów i jak Wam się sprawdziły i czy może zostaliście zachęceni. Pozdrawiam Was serdecznie, do zobaczenia.